Dzień dobry Państwu. Dzisiaj omówimy sobie kolejny ze wzmacniaczy OTL, wzmacniacz Fatermana. Te graty, co tutaj widać, to są skompletowane już elementy do budowy wzmacniacza słuchawkowego Fatermana. Właśnie jestem w trakcie nawijania transformatora do żarzenia na tym rdzeniu, co tutaj widzicie pod tą suwmiarką, to będzie anodowe, anodowe zrobione też na RZC. Teoretycznie nie opłaca mi się robić wzmacniacza Fatermana do głośników, ponieważ musiałbym użyć przynajmniej kilku takich lamp. Tu idę 60-80. No to jest lampa z zasilacza. Faterman właśnie używał takiej lampy do budowy swoich wzmacniaczy. No a my zrobimy na etyc88 słuchawek. niemniej yy, najpierw trzeba by poznać, jak ten wzmacniacz tak naprawdę działa, to jest dosyć ciekawy. I ja opowiem trochę o samym panu Fatermanie, bo znalazłem super artykuł, który opowiada o spotkaniu pewnego pana redaktora z panem Fatermanem. i w swoim artykule akurat wyjaśnia trochę. W działania tych wzmacniaczy też omówimy sobie przykład konkretnego wzmacniacza Futtermana. Także zapraszam do filmu. I tak na początku, jeszcze woli wyjaśnienia, ponieważ są osoby, które czepiają się o wymowę, to niemieckie nazwisko jest i Futterman. Powinno się to czytać? Futterman. Ale wygodniej mi jest czytać po angielsku. Futterman. Zmacniacz Futtermana to kolejna konfiguracja w lampowych wzmacniaczach beztransformatorowych. Ilustracje, które mam tutaj pochodzą z artykułu napisanego przez doktora Barkharda-Schwabe. Narazem jeszcze kilka innych w internecie i to na różnych forach. Na początek kilka słów o samym konstruktorze. Julius Futterman, urodzony 13 października 1907 roku w Nowym Jorku w rodzinie niemieckich imigrantów. Zmarł 12 września 1981 roku w Nowym Jorku. Był żonaty, miał jedną córkę. Jego szwagier, Ben Weiss, był żonaty z siostrą Juliusza Fatermana Żoną Juliusza Fatermana była siostra Bena Weissa. Ostatni znany adres sklepu Fatterman Electronic Labs to 200 Zachodnia 72 ulica w Nowym Jorku. Tutaj jest screen z Google Street. Możecie zobaczyć jak to teraz wygląda. Nie wiem, jak to wyglądało w 1981 roku. Ostatni adres domowy to 104 Ulica i e Broadway na Manhattanie. Juliusz Futterman od 1939 roku pracował w wojsku i opracował metody redukcji szumu w radiotelefonach. W czasie wojny został wcielony do korpusu łączności, gdzie uzyskał dyplom inżyniera elektryka. Po 1945 roku pracował jako inżynier w firmie Paco Agency, producenta aparatury do testowania lamp. Badania i eksperymenty na obwodach OTL zaczął około 1950 roku. Od około 1952 roku otworzył sklep z płytami wraz ze szwagrem, który również naprawiał radia. 30 lipca 1953 roku zgłosił patent na swój obwód, który został wydany 4 grudnia 1956 roku pod numerem 2773136. W październiku 1954 roku ukazał się artykuł Beztransformatorowy wzmacniacz mocy w Journal of the Audio Engineering Society. W październiku 1956 roku publikacja w tym samym czasopiśmie artykułu Praktyczny komercyjny wzmacniacz beztransformatorowy. W maju 1959 roku ukazał się artykuł Ultra Stabilny wzmacniacz Hi fi Hotel i został on opublikowany w Electronics World. Pod koniec lat 60. i 70. podejmował się kontraktów przemysłowych, w tym prac rozwojowych dla Marantz nad odbiornikiem nr 18 i tunerem 20. Oba były wyposażone w ostyloskopy do monitorowania jakości sygnału. Pod koniec lat 70. eksperymentował ze wzmacniaczami hybrydowymi złożonym z lamp i tranzystorów polowych MOS. Tutaj widzicie skany z artykułu, które znalazłem na jednym z forum audio. Jak widać, była moda już wtedy na łączenie technologii krzemowej i lampowej. W 1980 roku prawa z jego patentów zostały przeniesione na doktora Harveya Rosenberga, który tego samego roku założył New York Audio Labs. I on miał zamiar kontynuować dzieło Juliusza Fatermana. Firma ta istniała niestety tylko 7 lat. Juliusz Faterman opisywany był przez wszystkich współczesnych świadków jako życzliwy, uprzejmy i pomocny człowiek. Był nieco niedosłyszący, miał słaby wzrok i nosił grube okulary. Miał więc znajomych i klientów, którzy oceniali zmiany w dźwięku poprzez wprowadzenie zmian technicznych. Przekazywał też swoją wiedzę Tedowi Hammondowi i innym członkom zespołu New York Audio Labs. Było to niezbędne, ponieważ nigdy niczego nie zapisywał, a budował wzmacniacze z pamięci. Siły opuściły go w ostatnim roku życia, miał niestety słabe serce stawał się coraz bardziej starczy i coraz bardziej się wycofywał. Doktor Schwabe pojawił się u Fatermana w Nowym Jorku po targach CES w 1979 roku. Swoje wrażenia z wizyty w warsztacie, będącym jednocześnie sklepem opisywał tak. Kiedy w końcu dotarliśmy do małego, niepozornego sklepu, do naszych nozdrzy doszedł zapach spalonej farby. Niekoniecznie nieprzyjemne, ale jakoś dziwne. Mieliśmy się później dowiedzieć, że Juliusz Vaterman nie ufał żadnej firmie przemysłowej w zakresie produkcji swoich transformatorów zasilających i dlatego sam je nawijał i zalewał. Ten zapach był wszechobecny, kiedy weszliśmy do sklepu. Dzwonek do drzwi oznajmiał nasze wejście. Wnętrze sklepu było słabo oświetlone, gdziekolwiek spojrzeć, panował chaos. Na ścianach, na kredensach, na dwóch ladach po środku stały pudła z elementami elektronicznymi, niektóre zamknięte, niektóre otwarte. Lampy, transformatory, kondensatory, wszystkich kształtów i rozmiarów, blachy perforowane i części obudów. Pierścienie, przelotki kablowe, gniazda, wtyczki. To wszystko leżało wszędzie. Zaprzyjaśniony Japończyk powiedział mi w zeszłym roku, że wzmacniacze Fatermana są produkowane ręcznie i nie mogę się spodziewać zwykłej produkcji przemysłowej. Pamiętając o tym, zwalczyłem sceptycyzm i w końcu znalazłem porządek w Faosie. Z innego pokoju wyszedł niski, chudy mężczyzna w okularach wrogowej oprawie, który wyglądał na wiek około siedemdziesiątki. Przywitał nas ciepło, ale nieoczekiwanie wysokim głosem. Z lekkim ukłonem przedstawił się jako Juliusz Waterman. Przeprosił za to, że nie był w stanie przeprowadzić demonstracji, a kiedy go poprosiłem, wyjaśnił, że buduje swoje wzmacniacze tylko na zamówienie i reaguje na prośby klientów. Jego znajomi i poszczególni klienci oceniają strojenie tonalne. Jego wzmacniacze są najlepsze, jakie można dostać na świecie, zwłaszcza do elektrostatyki, takie jak Kład i KLH. Palił swoje wzmacniacze skromnym nastawieniem. Niemiecki redaktor stał się posiadaczem wzmacniacza Fattermana kilka lat po wizycie w Nowym Jorku. W swoim artykule przedstawił informacje, od których wam zacząłem opowiadać o tym konstruktorze. Nieco dalej napisał kilka uwag ogólnych na temat samych wzmacniaczy OTL w tej konfiguracji. Kiedy w drugiej połowie lat 60. rozpoczął się renesans lamp elektronowych wśród audiofili, Juliusz od 1976 roku sprzedawał monobloki H3AA o lustrzanej symetrii. Na początku schemat instrukcji obsługi i regulacji były pisane odręcznie. Waterman osobiście korespondował ze swoimi klientami. Później dołączył pisane na maszynie instrukcje obsługi. Od samego początku Waterman dobrowolnie udzielał licencji na powielanie swoich wzmacniaczy dużym firmom, takim jak Westinghouse i RCA, a także firmom we Włoszech, Japonii i Niemczech. Tylko niewiele z nich wyprodukowało umiarkowaną ilość wzmacniaczy. Należą do nich Harvard Electronics Corporation w Nowym Jorku i Tech Instruments Corporation Woodside z Nowego Jorku, z których oba wykonywały ten sam projekt H3. Ta okoliczność wynika z faktu, że nic nie zostało udokumentowane, żeby wzmacniacz wdrożyć do seryjnej produkcji, a Juliusz Waterman miał wszystko w głowie. Oczywiście komplikacje związane z obwodem montowanym punkt do punktu regularnie prowadziły do awarii, a producenci ostatecznie zrezygnowali po znaczących wysiłkach rozwojowych. Budowa mechaniczna, wzajemne oddziaływanie elementów i połączeń przewodami oraz duża ilość różnych prądów elektrycznych na zewnątrz lamp miała wpływ na stabilność wzmacniacza, jak również na dźwięk. Kondensator źle wygięty w drugą stronę mógł spowodować przegrzanie lampy i jej uszkodzenie. Ponadto samo wzbudzanie się, czyli oscylację Barhausena, niezwykle szerokopasmowego obwodu często prowadziło do śmierci wzmacniacza. Z drugiej strony. Wzmacniacze zbudowane przez samego Juliusza Fattermana były zdumiewająco stabilne. Każdy egzemplarz był inny, a on testował, modyfikował, ponownie ustawiał i testował przez długi czas przed dostawą, aż działał idealnie. Potwierdzają to odręcznie zapisane wartości kondensatorów i rezystorów na odpowiednim standardowym schemacie obwodu. W przypadku naprawy lub wymiany lamp należało jednak odesłać do niego urządzenia. Opierając się na swoim doświadczeniu, Juliusz uważał również, że można stosować tylko niestabilizowane zasilacze i że nie będzie możliwe umieszczenie jego wodu na płytkach drukowanych. Oprócz swojego szwagra, Juliusz miał innego pracownika, technika Doga Cassara w latach 70. aż do kilku lat przed jego śmiercią, którego wykorzystywał do różnych prac. Dog opracował wzmacniacz sławkowy do sławek elektrostatycznych takich jak Stax. W tym czasie Juliusz Waterman podejmował się również kontraktów przemysłowych i pracował dla Maranca nad odbiornikiem 18 i tunerem 20. Oba były wyposażone w ostyloskopy do monitorowania jakości sygnału. W ostatnich latach życia Juliusz Fatterman zrealizował ideę hybrydowego wzmacniacza wykonanego z lamp i tranzystorów polowych MOS, zwanego MOSCODE, będącego połączeniem lamp i MOSFETA, który później został wyprodukowany przez New York Audio Labs i wprowadzony na rynek. Licencjonobiorca New York Audio Labs odniósł sukces tylko z OTL-3. W dniu śmierci Fattermana posiadasz licencji w końcu znalazł sposób na wyprodukowanie stabilnej płytki drukowanej do wzmacniacza OTL3, która podobno brzmiała lepiej niż ręcznie wykonany monoblok H3AA. Rozważania dotyczące rezygnacji z transformatora wyjściowego we wzmacniaczu mocy pojawiły się od samego początku działalności Fattermana. W spadku po konstruktorze, który przejął Harvey Rosenberg, zachowała się duża liczba ówczesnych dokumentów, które pokazują jak intensywnie zajmowali się tym tematem radioamatorzy i twórcy elektroniki. Zasadniczo lampy wyjściowe mają wysoką rezystancję nodową. I muszą być podłączone do obciążenia o wysokiej impedancji, aby generować moc. Na przykład legendarna Wszesna Trioda 300B wymaga obciążenia około 3 kOhm. Można ją obsługiwać tylko z głośnikiem o impenacji zaledwie 8 ohmów przy użyciu transformatora, który ma taki przykład. Jednocześnie przetwarza wysokie napięcie, które lampa ma na anodzie na prąd, czyli siłę, która może wprawić ruch cewkę drgającą i membranę głośnika oraz poruszyć powietrzem. Transformatory wyjściowe były jednak i są skomplikowanym i kosztownym elementem w produkcji. Głośniki z wczesnych lat miały impedancję cewki drgającej do 1 kOhm, co ułatwiało ich podłączenie przez transformatory o niższej przekładni. Z drugiej strony, nawijanie cewek głośnikowych tak cienkim drutem, że miały one dużą rezystancję, było niezwykle skomplikowane. Ponadto istniały inne niepożądane fizyczne ograniczenia głośników o wysokiej impedancji, także projekty głośników o niskiej impedancji zostały technicznie zaakceptowane. Jednak do dziś istota transformatora wyjściowego pozostała taka, jak została pomyślana od samego początku, komponent, który ze swej natury ogranicza potencjał lampy jako wzmacniacza mocy. Niezależnie od tego, czy pasmo mocy zniekształcenia Dynamika, czy zachowanie impulsowe, nic nie pozostaje takie samo po transformatorze wyjściowym, jak było przed nim. Tęsknota za rozwiązaniem bez transformatora wyjściowego była nie tylko z natury technicznej i fizycznej, ale także konkretna ekonomicznie. Ze znajomością patentów Fattermana, lub też nie, tutaj zdania są różne, filia Philipsa Valvo opracowała lampę wyjściową o niższej rezystancji wewnętrznej, czyli EL86. Zrobili to wyłącznie do zastosowania dwóch takich lamp, które można wyprodukować niedrogo w obwodzie SRPP to jest samostabilizujący się stopień wyjściowy przeciwsobny. Aby móc odłożyć na półkę drogi transformator wyjściowy. Ponieważ Valvo w idealnym przypadku dostarczało również głośnik gimpernacji 800 ohmów, ta aplikacja OTL została znaleziona w tysiącach odbiorników i telewizorów firmy Philips. Ja też swego czasu chciałem zalicytować, tutaj widzicie screen, to prawda zamieniłem zdjęcie, że mnie tam autor nie posłodził kradzież, więc chciałem wylicytować ten odbiornik, ale uznałem, że dawanie więcej niż 400 zł jest pozbawione sensu, także nie stałem się posiadaczem takiego radyka. Wracając do artykułu. Z dużej liczby wariacji z triodami i pentodami można dziś wyróżnić dwa podstawowe typy OTL. Układ single-ended autorstwa Juliusza Fattermana i cyrklotron OTL. Obwód Patermana składa się z oddzielnych lamp wyjściowych lub grupy lamp wyjściowych połączonych równolegle, z których jedna jest zaprojektowana jako wtórnik katodowy, a druga jako zwykła wspólna katoda. Ta konfiguracja nie jest nowa, nazywa się single-ended push-pull, SEPP. Stopień z turnikiem katodowym jest idealnym stopniem na zmniejszenie impedancji wyjściowej lampy. Niestety przy większej mocy wtórnik katodowy również potrzebuje znacznie silniejszego sygnału wejściowego, co z kolei powoduje wzrost niekształceń do niedopuszczalnych rozmiarów. Używając turnika katodowego w układzie przeciwsobnym można generować wyższe moce, ale impedancja wyjściowa podobnie się podwaja, co jest niepożądane. W obwodzie Fatermana SEPP katody pierwszej grupy są połączone z anodami drugiej grupy. Po podziale fazy do jednej podawana jest górna połowa sygnału, a do drugiej dolna połowa sygnału. Jednakże, ponieważ naturalna impenacja katody w trybie push jest znacznie niższa niż impenacja anody w trybie pull, Paterman podłączył rezystor katody lampy wejściowej która jest w automatycznej polaryzacji z głośnikiem wyjściowym. W ten sposób zastosował sterowanie, które było single-ended do sygnału. Wysokie, ujemne sprzężenie zwrotne. I w ten sposób sprawił, że obie połówki sygnału zostały ponownie połączone i jednocześnie wygenerowały sygnał o wysokim natężeniu. Stworzona później konfiguracja Circlotron OTL Rozwiązuje to zadanie w bardziej złożony sposób, ponieważ obie lampy wyjściowe lub grupy lamp pracują jako wtórniki katotowe, przy czym do generowania napięć anodowych potrzebne są dwa izolowane galwanicznie zasilacze. Ponadto obwód musi być zrównoważony względem masy za pomocą rezystorów. Dyskusje na temat przewagi jednego wariantu nad drugim, podobnie jak zastosowanie pentot lub triot we wzmacniaczach OTL, są przedmiotem gorących dyskusji. Tutaj nadmienię, że znalazłem inny artykuł na temat impedancji wyjściowej wzmacniacza OTL. Pochodzi on ze strony High End Audiocom. Czytamy tam, że można osiągnąć niską impedancję wyjściową z układu Cyrklotron OTL, a także układu Fattermana, ale jest coś. Co osiąga jeszcze lepsze wyniki, mianowicie odwrócony Fatterman. Pominę całe wyprowadzenie wzorów i obliczenia, ale warto zacytować fragment. Lampy nie zaprojektowano do łączenia bezpośredniego z nowoczesnym głośnikiem o niskiej impedancji, stąd stosuje się transformatory, aby dopasować moc do obciążenia. Nawet jeśli wykonamy transformator z najlepszych materiałów, to pozostanie on i tak najsłabszym ogniwem. Przy niskich częstotliwościach jego skończona indukcyjność zawsze podkrada prąd, który powinien trafić do obciążenia a przy wysokich częstotliwościach jego pasożytnicze pojemności, indukcja upływu i wysokoczęstotliwościowe straty w miedzi razem przyczyniają się do tłumienia amplitudy wysokich częstotliwości oraz wprowadzają poważne przesunięcia fazowe. Od początków hi projektanci dążyli do stworzenia idealnego wzmacniacza. Wiele wysiłku poszło w projektowanie transformatorów wyjściowych, ich optymalnego projektowania i nawet teraz podręczniki... Dotyczące transformatorów audio często odwołują się do zamieszłej wiedzy dotyczącej zasad projektowania, tychże opracowanych w latach dawno minionych. H.S. Black w 1934 roku odkrył ujemne sprzężenie zwrotne. Bez powodu używania transformatorów we wzmacniaczach jego zastosowanie było ograniczone. Przesunięcia fazowe, jakie powodują, może wywołać w pętli dodatnie sprzężenie zwrotne i wzbudzanie się wzmacniacza. W związku z tym, jeśli byłoby możliwe wyeliminowanie tego przesunięcia fazowego, to możliwym byłoby zastosowanie dużej ilości ujemnego sprzężenia zwrotnego, aby w ten sposób stworzyć wzmacniacz bliski Dałowi. Dziś wiemy, jakie konsekwencje niesie zbyt duże ujemne sprzężenie zwrotne, ale stosowane w odpowiedniej ilości może rozwiązać kilka problemów. Największą przeszkodą w budowaniu OTLI, jak już nieraz mówiliśmy, jest wysoka impedancja lamp nawet po stronie katody. Lampy są przeznaczone do wysokiego napięcia i małych prądów, zaś nowoczesne głośniki potrzebują dużo prądu przy małym napięciu. Sama impedancja anody nie jest jednym wyznacznikiem określającym moc wzmacniacza, to także klasa pracy. Ale to wszystko wiemy. Jak to zastosować, żeby pozbyć się transformatora głośnikowego? Pierwszy komercyjny OTL wypuścił Stevens, ale nie był to zbyt udany wzmacniacz. Poza tym potrzebował głośnika impedancji 500 ohmów. W tym czasie pojawiła się lampa 6AS7G, która przy impenacji anody około 280 ohmów rodziła pewne nadzieje. Omówiliśmy już kilka stopni wzmacniacze beztransformatorowych i w większości były to konstrukcje SEPP. Gdzie obciążenie pojawiało się w obwodzie katody górnej lampy i anody dolnej lampy. To rodzi niesymetrię, bo stopień mocy jest sterowany z odwrotacza fazy odniesionego do masy, więc górne lampy zachowują się jak turniki katodowe, a dolne jak układ wspólnej katody. Gdyby istniała lampa, odnosząc się do tranzystorów z kanałem typu P, czyli pozytonowa, problem byłby rozwiązany. W 1954 roku Juliusz Waterman. Opublikował najsłynniejsze rozwiązanie problemu zrównoważonego sterowania stopniem SEPP. Zaproponował, żeby rezystor katodowy inwertera fazy z podzielonym obciążeniem został przyłączony nie do masy bezpośrednio, ale przez obciążenie. Wynika to z równego podziału przeciwnych fazie sygnału sterujących podawanych między siatki a anody każdej z lamp. Paterman twierdził, że obie lampy stopnia mocy pracują jako wtórniki katodowe po takim zabiegu, ale niestety się pomylił. Wynika to z faktu, że stuprocentowe dodatnie sprzężenie zwrotne, jakie wprowadził do inwertera fazy tytułem postawienia go na obciążeniu, anulowało stuprocentowe ujemne sprzężenie zwrotne, pochodzące od obciążenia, jakim powinien dać sam wtórnik katodowy. Czyli Paterman dokonał konwersji górnej lampy do postaci układu wspólna katoda, upodobniając ją do dolnej lampy, ale zniweczył korzyść wynikającą z niskiej impedancji wtórnika katodowego. Zamiast oczekiwanej teoretycznej impedancji wyjściowej, będącej odpowiednikiem dwóch równoległych wtórników katodowych, OTL Fatermana ma impedancję wyjściową odpowiadającą dwóm równoległym lampom pracującym ze wspólną katodą. Rozwiązanie Fatermana odniosło sukces w USA, ale w Japonii przyjęło się rozwiązanie pana Hiroshi Amenija z 1955 roku. Mimo to konfiguracja Fatermana zapewnia ciągle dość niską impedancję wyjściową. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy szczegółowo omawiać jeden ze wzmacniaczy. Istnieje odmiana topologii Fattermana, której sygnały sterujące dla dwóch lamp mocy są zamienione miejscami. Tutaj układ zaczyna zachowywać się jak prawdziwa para wtórników katodowych, a impedancja wyjściowa jest niska. Spada do teoretycznego minimum o wartości jak dla dwóch połączonych równolegle wtórników katodowych. Oczywiście niższa impedancja wyjściowa nie zapewni kilka razy więcej mocy, bo one są określone czynnikami, o których mówiliśmy wcześniej. Ponadto niska impedancja wyjściowa jest realna w przypadku stosowania lamp o wysokim współczynniku wzmocnienia. Najlepsze lampy mocy do układu OTL w konfiguracji Fatermana to lampy zasilacze jak 6AS7G, 6080, 6082, 6336, 7236, 7241, czy rosyjska 6S33S. Gdybyście nie znali rosyjskich liter, to wygląda to jak to byłoby 6. 33 c Następnym razem omówimy sobie wspomniany na początku artykuł z 1956 roku. Praktyczny, komercyjny wzmacniacz bezplastowo-motorowy. Jeśli mi czas pozwoli ukończyć słuchawkowy wzmacniacz, to pokażę Wam go jeszcze przed wakacjami. Największy problem, jak to zwykle u amatorów bywa, to obudowa. Nie chcę mieć lamp na wierzchu, bo słuchawkowy wzmacniacz łatwo zrzucić z półki pociągając za sobą kabel od słuchawek. Chcę też, aby obudowa była ładna, metalowa i bezpieczna dla użytkownika. Dawniej stosowałem drewno do upiększenia, ale ostatnio mi się też nie podoba, więc nie wiem jeszcze na jaki wzór się zdecyduję. Nie chcę też projektować PCB, bo nie zamierzam wypuścić kitu do złożenia opartego na cudzym projekcie. Tak czy siak temat OTLi powoli zmierza ku końcowi. Mamy do mówienia jeszcze 3-4 konstrukcje. Trzymajcie się.